Witajcie rodacy, jeżeli pamiętacie albo graliście w Metal Sluga, to z przyjemnością popatrzycie na dzieło Alekseja Abramenko, a jeżeli nie kojarzycie o czym mówię, to zobaczcie tylko na Intrusion 2, bo jest to bardzo dobry side-scroller. Generalnie w takich grach nie ma fabuły i tutaj również ona jest nieistotna. Po prostu jest to produkcja osadzona w świecie science fiction, a planetę osiedliła wroga militarna korporacja, która zajmuje się tworzeniem i badaniem broni przyszłości. Nam to się nie podoba i stajemy do walki z wszystkim, co się rusza. Jak już na początku wspomniałem, gra ta bardzo przypomina mi oldschoolowego Metal Sluga, a nawet autor wspomina, że sugerował się właśnie 16-bitowymi grami, w które grał w dzieciństwie. Tutaj non-stop, bez żadnej przerwy, na relaks zalewają nas coraz to nowsi przeciwnicy. Akcja toczy się bardzo szybko, niczym w adrenalinie. Zmienia się otoczenie, w którym przebywamy, a to wszystko sprawia, że tempo gry jest porównywalne do wysokobudżetowych gier. Levele, które będziemy przemierzać, są bardzo dobrze dopracowane. Nie wieje nudą, to znaczy jesteśmy w lesie, nagle akcja przenosi się do fabryki, by potem efektownie uciekać zimą na sankach przed wrogami. Trzeba powiedzieć, że autor ma bujną wyobraźnię, bo niektóre sceny w tej grze są wyssane kompletnie z palca i abstrakcyjne. Jak na przykład to, że będziemy ujeżdżać wielkiego wilka. Tego nie widziałem w żadnej innej grze. A tutaj jest to zrobione bardzo przyjemnie i sprawia wielką frajdę. Oczywiście nie tylko wilk jest w tej grze funkcjonalnym pojazdem, którym możemy sterować. Są jeszcze mechy, a tych jest kilka rodzajów. Jeden strzela rakietami, drugi ma macki, dzięki którym przyciąga przedmioty i ciska nimi w co popadnie. Ostatni posiada karabin maszynowy. Jednak i nasz wojak jest odpowiednio wyposażony w giwery, począwszy od pistoletów, przez karabiny maszynowe, po granatniki, railguny, granaty i inne śmiercionośne bronie. Taki arsenał oczywiście będzie nam potrzebny, bo fale przeciwników są liczne, począwszy od teoretycznie niegroźnych żołnierzy piechoty, przez mechaniczne rzeczy jak chodzące wieżyczki, czy takie dziwne, latające, robakopodobne stwory, które teraz widzicie. Ostatni typ przeciwników to bossowie, a tych w grze jest trzech. A owi są naprawdę tacy, jak być powinni, wieloetapowi i różnorodni, dokładnie tak jak to miało miejsce w latach 90. Dodatkowo nie myślcie, że pokonacie ich za pierwszym, drugim czy trzecim razem, nie ma takiej szansy. Ja z tą laską męczyłem się długo i chyba jakoś za 10. deadem ogarnąłem się i ją zabiłem. Kolejną rzeczą wartą uwagi jest system fizyki. Otóż każdy obiekt, drzewa, woda, a nawet przeciwnicy działają jak tak zwany ragdoll. Czasami jednak to przeszkadza, bo gdy zabijemy latającego mecha, a on spadnie na skrzynki z amunicją, to wtedy jest pewien kłopot, aby przesunąć te jego wielkie macki i dostać się do skarbów, a wręcz jest to niewykonalne. Na szczęście w grze takich małych, frustrujących błędów związanych z fizyką nie doświadczymy wiele. Przed podsumowaniem jeszcze kilka faktów trzeba powiedzieć, mianowicie gra niestety nie posiada koopa ani lokalnego, ani żadnego. Jednak ma steamowe achievementy, jak i tabele wyników. Za każde zabijane stwory dostajemy punkty i dopiero gdy zginiemy 3 razy, nasz wynik się zeruje i aktualna liczba jest zapisywana do highscora. Warto jeszcze pochwalić soundtrack, który wybrzmiewa w tle, bo jest świetny. Komponuje się do ferworu walki bardzo dobrze, a i sama grafika swoim oldschoolowym stylem nie odstrasza. Reasumując, Alexei Abramenko sam w 3 lata stworzył grę bardzo dobrą, która jest przepełniona i oblana akcją, a tą będziemy odczuwać przez 2 godziny, bo tyle potrzeba, by przejść ową produkcję na średnim poziomie trudności. Ja, gdy usiadłem po raz pierwszy, wyłączyłem Intrusion 2, gdy byłem niemal na końcowym bossie. Wciągnęła mnie niemiłosiernie dzięki bardzo dobremu gameplayowi, fizyce, ciekawej akcji, różnorodności poziomów, jak i bossów. Jak dla mnie, jeżeli lubicie tego typu gry, jest to must have. Tak więc gra dostaje od nas 8,5 na 10. No i tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się, cześć.